Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, teraz będzie niesamowity filmik, już chyba ostatnia część, to będzie taka wisienka na torcie, podsumowująca działanie tej aplikacji i możliwości sterowania jej z każdego miejsca na świecie, jakie w ogóle możecie sobie wymyślić. Po lewej stronie mam telefon Samsung Galaxy S6, który jest podłączony do Wi-Fi. Po prawej jest Motorola Moto G6, która jest podłączona tylko do sieci GSM. Aero dwójki w tym wypadku. Tutaj jest znaczek LTE. Żeby Wam pokazać to dokładniej, to zobaczcie sobie. Tylko jest LTE. Sieć Wi-Fi jest wyłączona. I powiem Wam tak. Dzięki temu, że na tym telefonie mam konto na chyba Polska, czy tam Oder, już nie pamiętam. Załóżmy, że tak o. Mam dwa konta przypięte do CineLinka aplikacji. Jedno jest na Oder, a drugie jest na Polska. To jest na, załóżmy, że to jest Polska. I tutaj udostępniłem z tego Oder, bo tu mamy opcję Share. Widzicie, że jest nawet z ikonka. Pokażę Wam. Share jest jedynka, że jednej osobie udostępniłem te połączenia, nie? Zobaczcie. Tutaj teraz steruję przez Wi-Fi tym modułem. Włączony jest. Tak samo na tym mi się pokazało, że on się włączył. Jak go wyłączę, automatycznie na tym przez tą całą chmurę, która jest zarządza właśnie tymi aplikacjami, działa to no, w czasie rzeczywistym. Włączam tutaj przez GSM-a. Na Wi-Fi też mi się pokazuje, że włączyłem. Włączam tu, włącza się. I teraz zróbmy taki test. Ja biorę ten telefon, to jest tylko sieć GSM, Aero 2, idę do kuchni i będę się bawił przełączanie tego. Wy powinniście widzieć, jak to mi się tutaj będzie zmieniało. W tym celu ja nawet zrobię troszeczkę większe powiększenie. Stawię to tak, żebyście widzieli. No i dobra, coś tam będzie widać, nie? Na pewno. Jeszcze raz. Włączam, włączony jest, włączam, włączam. Słuchajcie. Działa to perfekcyjnie. No po prostu perfekt. Automatycznie na tym tutaj też to wykrywa. Czyli co? Podsumowanie. Genialna sprawa. Będąc teraz, załóżmy, w pracy, mogę sobie sterować jakimś tam urządzeniem w domu. Jestem pewny, że jest one na pewno wyłączone. I na pewno włączone. Co o tym myślicie? Bo ja myślę, że to jest super sprawa. I teraz tylko podpiąć to do domofonu. I wyobraźcie sobie, że wracam do domu, odpalam aplikację. Na przykład jest teraz włączone, że domofon jest włączony, nie? Tu już bym miał napisane na przykład, że to jest domofon. I tylko daję kontrol. Jestem przed drzwiami. Naciskam. Drzwi mi się otwierają. Zamykam zamek i wchodzę do domu. Do bramy, znaczy się. Coś pięknego. Na tym zakończę. To jest, myślę, bardzo fajna opcja, bo też myślę, że niektórzy z Was się zastanawiali, czy można sobie przez sieć GSM to kontrolować. Tymi też ja się tak zastanawiałem. Tak, można. Jest tu przykład na sieci Aero 2. Bez problemu działa. Super sprawa. Także pozdrawiam, trzymajcie się.